czołem! W zeszłym tygodniu dowiedzieliście się, jak wakacje spędzają najbardziej znane przyjaciółki w Polsce. A jak wypoczywają wasi ukochani gliniarze? O tym już za chwilę. Powiemy jeszcze o nowości serialowej w telewizji Polsat, a także sprawdzimy, jaka nowość filmowa jest warta obejrzenia w tym tygodniu na IPLi. Zapraszam was na 14. wydanie programu IPLa Week. A na początek najlepsi gliniarze w Polsce i ich wakacje. Daria Ludwińska z redakcji IPLi była na planie nowej serii tego serialu, którego emisja zaplanowana jest na wrzesień. Podpytała waszych ulubionych aktorów o wakacje z dzieciństwa oraz ich ulubione formy wypoczynku. Ja całe dzieciństwo spędzałam w Trójmieście. Moja babcia mieszkała w Gdańsku, w Rzeszczu, świętej pamięci babcia niestety już. Ale co roku jeździłam, pamiętam, do Gdańska, miałam tam swoje koleżanki. Cały rok czekałam na to, żeby tylko się z nimi spotkać. My skakałyśmy, grałyśmy w gumę, w klasy, bawiłyśmy się w podchody. I to tak do 14 roku życia, odkąd pamiętam, czyli chyba odkąd byłam niemowlęciem, to zawsze co roku tam, do babci. No bardzo żałuję, że to już się nie zdarza, że tych wakacji jest coraz mniej, że w tym dorosłym życiu tak bardzo trzeba się poświęcać pracy, że już nie ma czasu na wyjazdy, bo ja teraz pewnie wakacje będę miała na Sylwestra. Ja myślę, że takie najciekawsze wakacje, które przyszły mi do głowy jako pierwsze, to był taki obóz turystyczny w Bieszczadach. No myślę, że to 20 lat temu albo lepiej. Chyba lepiej. Wtedy, kiedy w Bieszczadach jeszcze naprawdę było dziko. No naprawdę były to ekstremalne warunki, staraliśmy się po tych Bieszczadach chodzić, pogoda nie dopisała, także prawie pływaliśmy. Warunki w schroniskach były jakie były, także można powiedzieć, że to taki survivalowy obóz. Chyba nie muszę dodawać, że to nie wszystkie materiały, jakie przygotowaliśmy dla was, dlatego zapraszam was na IPLa TV, gdzie zobaczycie pełne rozmowy z aktorami. Do premiery nowego sezonu Gliniarzy jeszcze trochę czasu, wobec tego dla fanów kryminalnych produkcji Polsat przygotował coś wyjątkowego. Serial Znaki. Od 2 lipca na antenie Słonecznej Stacji możecie oglądać tę znakomitą polską produkcję. Dzięki niej letnie wtorki są okazją do uczestniczenia w policyjnym śledztwie w malowniczych Górach Sowich. Znaki to pierwszy polski serial kryminalny z elementami mystery i thrillera obyczajowego. Emisja po 2 odcinki w każdy wtorek o godzinie 25 i 21.10 w telewizji Polsat. Sprawa Laury to jest moja największa życiowa porażka. Tu groby kryją wiele tajemnic. To nie jest jakaś tam zabawa. Musimy znaleźć mordercę Patrycji. Gdy nikt nie chce mówić... Ja jej w ogóle nawet wczoraj nie widziałam. Musisz umieć czytać. Znaki. Nie mają żadnych dowodów, dobrze mówię? 2 premierowe odcinki, jeden po drugim. We wtorek o 25 w Polsacie. Zostajemy nadal przy wątkach kryminalnych, ale w tym wypadku mam dla was coś naprawdę, naprawdę mocnego. Nowość na IPLi. Kontrowersyjny film w reżyserii równie kontrowersyjnego ostatnio Patryka Wegi. Kobiety mafii. Potrzebuję operatorów, którzy wnikną w środowisko przestępcze. Szukam ludzi, którzy potrafią myśleć poza schematem. Nie boją się ryzyka i potrafią działać w stresie. Weźmiesz udział w rekrutacji? No nie wiem, muszę się z tym przespać. Spokojnie, masz minutę. W minutę to ja nie zasnę. Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bella zostaje wyrzucona z policji. ABW składa jej propozycję nie do odrzucenia. Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S, oficerem pracującym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez grupę mokotowską sterowaną przez Padrino, bossa stołecznego półświatka, dla którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza jest córka o ksywie Futro. By zrealizować cel, Bella musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii. Żywego, milimetra, cienia i siekiery. Podszywając się pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką cienia. Misternie przemyślany plan komplikuje się, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeń w całą intrygę zostaje wmieszana Anka, żona cienia, manipulowana przez tajemniczą nianię. Wkrótce losy 5 kobiet przecinają się w punkcie bez odwrotu, a wydarzenia z ich udziałem wstrząsają przestępczą mapą Warszawy. Mąż napisał, że pan pomoże nam to spakować na wyjazd. Dobra, koniec imprezy, zabijamy ją.
Przyjdź po mnie. Długo się nie zobaczymy. Kocham cię. Poszli go do piekła. Ma teraz słaby punkt. Córcie. Boję się. Wytrzymasz. Wiesz, że mam tylko ciebie. Ja p***ę z takim brzydkim też nie p***ę. Musiałaś mu dawać i mogłaś użyć głowy. Loda też zrobiłam. Dogadamy się, jak zrobicie sobie nawzajem laskę. Ja nikomu nie powiem. Jakoś to będzie. No to teraz dla równowagi coś lżejszego. Czy zastanawialiście się, jacy są komicy po godzinach? A właściwie po godzinie, bo tyle zwykle trwa ich występ. Co robią, gdy gasną reflektory i opuszczają scenę? Na czym polega ich warsztat i czym dla nich jest stand-up? Jeśli zastanawialiście się nad tym, to poznajcie program Bartosza Wróblewskiego i Karola Sawickiego Sit Down – Rozmowy o stand-upie, w którym polscy komicy pokazują swoje drugie, pozasceniczne oblicze. Ja w ogóle się nie zgadzam z wieloma przekonaniami a propos komików i o stand-upie. Tak się mówi, że komicy są prywatnie smutni na przykład, to ja tego w ogóle nie widzę po komikach w Polsce. Ja generalnie marzę o tym, żeby zrobić sitcom, czy żeby zrobić jakąś komedię typu serial, film. O, moja dziewczyna mi wczoraj fajnie powiedziała fajną rzecz, że jej koleżanki mają kompletnie w nosie, że się ze mną spotyka, a jej koledzy mówią, ty zarąbiście, weź go przyprowadź na imprezę. I to jest straszne, nienawidzę dlatego i tego siedzę w domu. Komik nie może znieść tego momentu, jak jest żart, cisza. Wiesz, zawsze musisz coś zagadać, nie chcesz tej ciszy. Ja mam taką zasadę, że robię wszystko do momentu, w którym mi to sprawia przyjemność. Dopóki scena mi daje radość, to na niej będę. Wszystkie odcinki Sit Down, Rozmowy o stand-upie znajdziecie rzecz jasna w naszym serwisie. Obok kabaretów i stand-upu zaliczyłbym jeszcze jedną kategorię – improwizację. Ci, którzy znają serial Spadkobiercy, wiedzą, że tam mogło wydarzyć się dosłownie wszystko. Tak było i tym razem. Podczas pewnego nagrania przed wejściem na scenę koledzy Artura Andrusa, czyli serialowego Jonathana Owensa, dali mu do wypicia niby wodę. W rzeczywistości była to wódka. Żeby było śmieszniej, w poprzedniej scenie serialowy dr Dreyfus poprosił Owensa o napełnienie probówki swoim nasieniem. Zobaczcie, co z tego wynikło. No, tato. Dałeś radę. Przepraszam, mogę przez dłuższą chwilę mogę się nie odezwać. Cud, że chodzisz. Gdybym nie chodził, to bym nie mówił, bo u mnie się to łączy, że jakiś wysiłek fizyczny powoduje też to, że ja mówię. Słucham cię. Czy mogłabym zająć przez chwilę waszą przestrzeń dźwiękową? Jeśli musisz. Tak, bo nie... Czy coś się dzieje, coś, czego nie wiem? Nie, nie, mów. Czy to dotyczy ciebie, ojcze? Tak. Nie wiedziałem, że... Pipi, zupełnie płyny. Jeśli chcecie wiedzieć, co działo się później, zobaczcie Spadkobierców na IPLI. A jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się w świecie Polsatu i IPLI, oglądajcie kolejny IPLAWIK. Do zobaczenia. IPLA. I oglądasz.